cześć, siemanko, jestem Random, witam was bardzo serdecznie, pozytywnie i z pełną energią w kolejnym odcinku z gry Prey, z gry pełnej fabuły, akcji, emocji, kosmitów, zombich i mojego lamerskiego grania. Słuchajcie, zaczynamy kolejny odcinek. W poprzednim długo szukaliśmy wejścia do warsztatu doktora Calvina. Po wielogodzinnej wyprawie po tej stacji i łażeniu od schodów do schodów natrafiłem na miejsce, które mogliśmy otworzyć kartą. Niestety zaraz po jego otwarciu słyszałem dochodzące z niego dziwne odgłosy, więc spodziewajcie się tu jakiegoś monstrum. Centrum urazowe, czyli taki szpital trochę. Mamy tutaj jakąś bransoletkę, opaska lokalizacyjna, okej. Tylko że opaska lokalizacyjna to powinna być raczej na osobie, którą chce się lokalizować, a nie na jej biurku. Także tutaj jest pewna niezgodność. Wyciąwam error. O, cześć, misiu. O, szczaił się, że jestem już. Siu! Ładuj do niego! Tak to jest, jak się zakręcisz we własnych przyciskach na klawiaturze i nie będziesz za bardzo ogarniał, co masz zrobić. Nieważne. Po prostu zróbmy to jeszcze raz, nic więcej. Bo już wiem, jak go zabić. Po prostu muszę ten mod włączyć i wszystko będzie dobrze. Nawalamy w niego. Slow motion. Bijemy kluczem. Odsuwamy się, nawalamy w niego. Slow motion. Tak będę robił. Gotowi? Był tu. Przeładujmy sobie na spokojnie. Czemu jest taki ognisty? Ładuj mnie do tym lepikiem, ty! Koleś jest tak wykokszony, że masakra. Przed nim trzeba uciekać, zdecydowanie uciekać. Bo to, co on z nami robi, to nawet pod gwałt nie podchodzi. Koleś nas tak dyma na boku, że to się nawet nie da określić tego. I tak. Kucek i siup. Weźmy tylko tą opaskę lokalizacyjną. Tak. No dzięki za soundtrack. Właśnie tego było mi teraz trzeba. Serio. To nie działa. Coś mi się widzi, że z tymi butlami to może być zabawa. Wykryto poparzenia. Niezbędna pomoc lekarza. Aż mi zlagowało grę normalnie. Czajcie? Tylko to nic nie zmienia, no. Jedyne, co możemy zrobić, to zwabić się z tej strony. Dobra, już ogarniałem, że tu jestem. Dobra, ja biegnę, elo. Widziałeś mnie? Widziałeś mnie? Proszę, nie widziałeś mnie, co? Widział mnie. Taktycznie mnie porobiły. Dobra, już się oparzyłem. Niezbędna naprawa. A ci naprawy zaraz. Nie! Tak, one mnie gonią, a ja sobie będę teraz szlaczki robił, nie? To jest fenomen tej gry. Właś tam, no! Nie. Wyjdź, jak mam to? Ej. Dobra, nieważne, szukają mnie. Dobra, zamknięte. Remain away from
Co tu się działo? Ziomek. Okej. Okay. Budyń z bananów słonecznych. Strzykawka psi. Notatka. Obiekt wydaje się zdezorientowany, niepoczytalny. Nie wiem, w jakim stopniu jest to spowodowane incydentem, a w jakim niedawnym usunięciem neuromodów. Zaleca się dalszą obserwację. No, obserwuję go, jest lipa trochę, to tylko mu jakieś czarny coś z ucha bucha. Ziomki o mnie nie wiedzą chyba, na razie. Saturacja okej. Okay. Tętno ma niskie strasznie. To jest tętno? Tak, tętno 61. Ziomek, żyjesz? My się może załatajmy w tym czasie, bo tu wiecie, długo nasza przygoda nie potrwa, będziemy tak chodzić obici. Psychostymulant, który po wstrzyknięciu podnosi potencjał psychiczny. APSI mamy jeszcze 20. To szkoda go zużywać. Jeszcze niech zostanie. Co to jest? Opaska lokalizacyjna wydawana wszystkim pracownikom. To też tego nie chcemy. Organ tyfona, tego też nie potrzebujemy. Użyj tego przedmiotu na broń, aby ją ulepszyć. Dobra, a ulepszmy sobie to. Tempo unieszkodliwiania, obsługa, zasięg, prędkość przeładowania. Nie, no to musi być. Chociaż kurde, szkoda go na ten lepik. No ale dobra, lepik może być bardzo ważną bronią, nie? Trudno, nie żałuję, bo to się przyda zdecydowanie. A może akurat nawet teraz? Mam jakieś neuromody? Otworzyć tego gościa? Szkoda. Bo to trzeba, wiecie, w hakowanie to wszystko władować, nie? Hakowanie 2, 4 neuromody. Ja pierniczę. Trochę dużo. Nie chcę do nich wychodzić. Dobra, dajmy szybki zapis. Jestem kłótni. On tu przyjdzie to sprawdzić, to miejsce, prawda? Jezus Maria! Co to w ogóle jest? Czy my musimy się z tym bić? Co? Kto tym gada? Co to jest za dźwięk? Otwór oczyszczony. Wysyłanie operatorów wznowione. Jakich operatorów? O czym on gada? On tam stoi, no i elo, nie? Chodź! Strzeliłem, widzieliście to? No to elo, po mnie już, nie? Potraficie otwierać drzwi? I zapalić się? Zaklinowałem drzwi. Elo, nie przejdziesz. Tylko, że ja też nie wyjdę. Nie chcę tego zrobić, nie zrobię. No to weź ziomek, wyjdź i... Pierdzieli, spuść, co? Taki deal, co? Ja cię wypuszczam, a ty idziesz. Bo te dwa typki to są już zmutowane takie te... Co się dzieje? Ej, tak zamknąć ich tu, to jest plan. Słuchajcie. Dobra, to będzie... Chodźcie. Chodźcie. O fuck. Chyba mnie widział. Wypuść mnie! No, nie grasz w tego. Dlaczego ja? Podejście numer kolejny, nie? Idziemy na pałę, może coś znajdę.
Co jest tutaj? Chyba strzeli, że to ja. Luther Glass. Tam jest jakieś przejście. Okej. Tam sobie przejdźmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. On nie widzi. Bo nie? No weź, idź w lewo. A on nie widzi czy nie? Widział mnie, zdecydowanie. Kto jest? A jest speedrunner gdzieś. Mnie gdzieś wrócił. Dobra, może się niszczają. Idźcie sobie panowie, co? No idźcie sobie, idź. Idź się dzień, no proszę cię. Zgubił mnie. A nie szalicie, ale jazda. Dobry, ja tu jestem i mnie znajdziesz. Idź stąd, w cholerę. Zobaczmy, co to mamy takie. No weź mi to. Przyśpaj. Przełóż. Autosorto. Nie, chcę tu zjeść. Jest neuromod, zobaczcie, jeden. Z czego walniemy? Skuteczność apteczek. Bierz to, kurde. Apteczki się przydadzą jak mało co teraz, serio. O, zjadł, dobra. Koniec to jest. Co, punkty moralności? Co to znacie? Ja się pytam. Ja mam życia. Nie mam życia. Okej, okay, tylko teraz tak. On mnie tu wrzucił. A jak się stąd wychodzi? Trochę mi tu ciasno. Nie będę ukrywał też, że nie wiem gdzie jestem. Generalnie tu nie było nic ciekawego. Ciekawe rzeczy mieliśmy tylko w tym środkowym takim pomieszczeniu. I w tym obok, nie? Ale no to takie rzeczy wiecie, tak się lipnę trochę. On mnie widzi cały czas, ale jest trochę obity. Co widzisz w zwierciadle? Czyli co? One czegoś pilnują? Tu było wejście. Nie no, teraz nie czytaj, stary. Spieprzam stąd. Gitara się ma elo, coś wziąłem ile. Gonisz mnie? Ty goń. A, ja tam muszę wrócić, tak? A, bo ja kartę zgarnąłem i teraz mogę gdzieś wejść, zobaczcie, świetny pomysł. Nie. A to co ja podniosłem teraz? Nie czaję już. Dobra, to może tu? Byliśmy tu już? Czy jeszcze nie? Tak, to jest mój warsztat, dobra. No to elo, zjedźmy sobie na dół. Uwaga, analiza poznać życia. Stan krytyczny. Jakżem się obsrał? No nie. Co tam trzeba było zrobić? Dobra, jeszcze raz, co? Odwiedzamy dwie miejscówki, zgarniamy kartę i w nogi. No tu tak w nogi, że jak nigdy, nie? Jaki sejwik? Czemu tu?
Czemu tu? Tam jest typiarz, okej. Karta wzięta. Jakbym tu już był. On chyba nie czai, że tu przychodziłem, dobra. Tu było to do wzięcia, okej. Czyli ja wypuściłem tych dwóch ziomków na zewnątrz. No to kiepska opcja trochę, no ale co zrobicie? Żadnego zestawu naprawczego, żeby się naprawić przed, wiecie. Naprawmy tą broń. Tą też, dobra. Nie, dobra, klucza się nie da naprawić, więc mamy o tyle troszkę lepiej, nie? Chodzi tu ziomeczek, czy nie? Chodzi, dobra. I on sprawdza cały czas te miejscówki. Tu u tego ziomka byliśmy. No generalnie to jest trochę ślepy, ale muszę... O, tam jest amunicja. Musimy po nią pójść. Weź, cofnij się, co? O, wrócił drugi. A ja tam muszę być. Tam jest amunicja. Dzień dobry, Talosie. Nasz terapeuta, dr Cole, zachęca każdego, kto doświadcza symptomów, takich jak problemy ze snem, ciągły stres czy napady niepokoju, by umówił się na wizytę w centrum urazowym. On gdzieś co ta laska mówi do mnie teraz. Wziąłem amunicję i elo. Serio, nic mnie nie interesuje. Po prostu idźcie ode mnie, zostawcie mnie w spokoju. Już ten odcinek mi wystarczy naprawdę, z dawką adrenaliny. Już mi na całe życie wystarczy. Gnoje. Za wcześnie powiedziałem, że ta gra nie straszy. Za wcześnie. Co działa IT? Co? Hakujemy? Proszę bardzo. To nie jest ten dział, gdzie są te dwa typy. To jest ten dział, no. Już klikałem, fy, no. Jeszcze raz. Hakuj. Dobra, weszliśmy tu. Ale szybki save najpierw. Aha, to byliśmy już. Nie, nie strzeliłeś mi, prawda? Dobra, przed nimi się nie ucieka, to już się nauczyłem. Tu jest jakiś, tam trzeba sprawdzić to, gdzie on był, bo to może być, wiecie, potrzebna sprawa, nie? Ups. Dobra, jest git. Nie patrzy na mnie. Nie patrzysz na mnie, prawda? Nie patrzysz. Tu nic nie ma. On sobie poszedł, dobra. Zobaczcie, tu praktycznie tu nic nie było, nie? Ale ja się tak starałem, żeby tu wejść. To jest exit. Można by tu wejść w sumie. Co to jest za miejsce? To jest chyba to miejsce. Co? Krytyczny. Się wystraszyłem, gnoja. Mam nadzieję, że tamten szelok mi nie wyjdzie teraz. Dobra, zamknięte, yellow. Więcej mnie nie interesuje, serio. Już mam tak głęboko w nosie to. Wszystko się poruszyło. No czemu? Chodź, Dimitri. Chodź, ciebie też chodź.
Tak, wiedziałem, że to ty, gruba się. To tak głupi. Serio. O, a to nie jest mój gabinet przypadkiem? Nie, mój gabinet był podobny, ale inny. Pionierzy przemysłu. A nie, nie interesuje mnie to, dajcie mi tutaj cokolwiek. Przeróbmy sobie to, to będzie pewnie w każdym tym, wiecie. Nie no, ej, ale w sumie amunicja to ja bym nie chciał przerabiać. Zgon przeniesiony? Przeniesiony. Działaj! Ile materiału! Okej. Okay. My jeszcze wystarczy. Jak mu ktoś skoczył! Jedźmy, gnij stąd, wądź, psio. Słyszałem cię jeszcze. Gdzie jesteś? Chodź tu. No pokaż się no. Mogę kwiatuszka sobie wciągnąć? Nie? Co mi to daje? Aha, czyli kwiatki są tylko na materiał do przerobienia, no nie dobrze. Niedobrze, bo ja potrzebuję apteczki. O! O, dużo fajnych rzeczy. Nie do końca wiem, co tam nie było, ale bierę. A teraz przejdźmy, co tam było. Węgorzujki, jabłko, miks warzywny, bananik, chiperki, boróweczka, chiperki, węgorzujki. No i 60 hapsów, to już nie jest tak źle, nie? A patrzcie, gdzie jesteśmy, w tym miejscu. Okej. Coś tu jest do przeszukania? Czy to już raczej wszystko? Bo w sumie wciąż nie wiem, gdzie mamy iść, nie? Nic się nie zmieniło. Ale przez to najgorsze już przeszliśmy, więc nie jest tak źle. To laboratorium jest tak blisko, a tak kurde daleko. Czy to jest przejście z jednych schodów na drugie? Dobra, to będę pamiętał jakby co. Czy to laboratorium IT to wiecie, jest taki korytarz łączący te dwa pomieszczenia, nie? O, agawę mi daje jeszcze. Nie wiem dlaczego, ale... Ale wiecie, agawę nigdy za mało. Co to się z tym robi? Muszę wyjść na zewnątrz, tak? I to tamtędy, którędy wchodziłem, tak? Nie ma innej opcji. Dobra, tu dość wysoko. Tu wysoko jeszcze bardziej. O, ale tu jest dla nas nadzieja. Na sofę. Hehe, udało się. Okej, okay, no podróżujmy. Coś się zaraz znajdzie. Wiecie jak to jest. Bo kurde, ten kombinezon mamy uszkodzony i nie za bardzo wiem jak go naprawić. IT Security, to byliśmy. Human Resources, to byliśmy. Znaczy, tu nie możemy być właściwie. Maintains Access Only. Jeszcze raz, dawaj, próbuj. Może się teraz się uda. Dajesz. Nie? Dobra. Sales Division. Nie. Okej, okay, czyli w sumie no, odcinek zleciał nam na tym, że dalej nie wiemy gdzie iść. Do jakiego miejsca, ale jeszcze pójdziemy w jedno miejsce, jeszcze raz pójdziemy w tamtą stronę korytarza i zobaczymy co i jak. Bo tam weszliśmy IT, czyli tam wyszliśmy za tymi takimi deskami zabitymi. To może tam coś jest innego ciekawego, no kurde bele. Że tak łazić, to mi się nie chce w tą i w tą. Trauma Center to jest co? Aha, to jest to, gdzie są te dziwolągi dwa. A tu jest Staff Lounge. Tak. I tu byliśmy, tu, czyli tu nic ciekawego nie mamy już, okej. To też byliśmy. A tu? Nie. Te pistolety są takie ładne. Co tu leży? Fuj, dźwiga się. Tu by jakaś karta dostępu, nie? No. A może w mailu coś będzie? Zobaczymy, czekajcie. Jakieś maile biznesowe, więc tego nie będziemy czytać zdecydowanie. A co mamy tu? Podstawy neuronauki, to też tego nie potrzebujemy. Tu jest mój gabinet.
Dalej nie wiem kompletnie, gdzie mam pójść, nie? Przepraszam. Apteczkę możemy zrobić. Naprawdę. Jak ja się cieszę. Czegoś nam brakuje. Czegoś nam brakuje. Nie mamy jednego takiego czerwonego czegoś, cokolwiek to znaczy. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się oczywiście teraz tym martwić. Ja wam serdecznie dziękuję. Odcinek jak zwykle dłuższy niż powinien być. Mam nadzieję, że takie wam się podobają. Jeżeli nie, to macie pecha. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja, będzie mi bardzo miło. No i nie przedłużając, żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!